Zwykły Jan Kowalski, postać z brzegu pierwsza, prochu nie wymyślę, nie napiszę wiersza, talentem nie byłem, nie trafiałem w sedno, ale jeszcze w szkole potrafiłem jedno, zrobić małpę, zrobić świnię, zrobić osła, właśnie tak. Umiejętność ta latami we mnie rosła i naprawdę potrafiłem tylko to jedynie robić małpę, robić osła, robić świnie. To bezbłędnie potrafiłem więcej nic. Dziewczynę spotkałem, w której się życia wiośnie. Zapytałem, czy chce i dziś mi troje rośnie i jest nawet miło i przyjemnie w sumie i cieszą się dzieci, kiedy tatuś umie zrobić małpę, zrobić świnię, zrobić osła. Czemu nie? Znów powaga taty w oczach dzieci wzrosła i są mile grzeczne, byle tylko im jedynie robić małpę, robić osła, robić świnie. W końcu dziecko wie dokładnie, czego chce. W pracy wie, tak sobie, pracuje dla chleba, ale szef mnie ceni za to, że gdy trzeba, każdą rzecz potrafię zamknąć w ładnym zdaniu i gdy kogoś wskażą, umiem na zebraniu zrobić małpę, zrobić świnię, zrobić osła. Faktom wbrew. Umiejętność ta latami we mnie rosła. O co chodzi, nie wiem przecież. W końcu mam jedynie robić małpę, robić osła, robić świnie. I nie wnikać od myślenia, jest mój szef. Dostałem mieszkanie i metrów mam więcej. Gdy się rano golę, gdy mam brzytwę w ręce, przyglądam się sobie w lustrzanym odbiciu i myślę, co jeszcze mogę zrobić w życiu. Zrobić małpę, zrobić osła, zrobić świn. Coś w tym jest. Czy to ja naprawdę jestem temu winien? Która maska się najbardziej z moją twarzą zrosła? Może małpy? Może świni? Raczej osła. Czasem sam już człowiek nie wie, kim się stał.